Jutro dużo słońca i jeszcze cieplej. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy na ogół pogodnie, tylko miejscami na zachodzie i północy więcej chmur. Niewielki deszcz możliwy początkowo na północnym wschodzie, a nad ranem na wybrzeżu zachodnim. Lokalnie utworzą się mgły. Słaby mróz ponownie na Kujawach, Mazurach i Suwalszczyźnie, miejscami do minus 5 stopni. Przymrozek niewykluczony także na południowym wschodzie. Poza tym od 2 do 5 stopni. Od rana dużo słońca, jednak w miarę upływu dnia trochę więcej chmur może pojawić się na północy i zachodzie. Gdzieniegdzie na wybrzeżu, Pomorzu Gdańskim oraz na Żuławach może padać niewielki deszcz. Najwięcej słońca od Śląska przez Małopolskę, Podkarpacie, po Lubelszczyznę i Podlasie. Letnio na zachodzie do 22 stopni, na południu również przyjemnie, do 20 stopni w Krakowie. Nieco chłodniej na północnym wschodzie, 15 stopni. W środę z zachodu na wschód będą wędrowały fronty atmosferyczne z chmurami, deszczem i lokalnymi burzami, które mogą być gwałtowne. Przez cały dzień słonecznie powinno być na południowym wschodzie i tu do 22 stopni. Najchłodniej nad morzem i przed Górzu Sudeckim 16 stopni. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. W czwartek miejscami w całym kraju może padać przelotny deszcz, a na wschodzie będą przechodziły burze i od 18 do 20 stopni. Koniec tygodnia zapowiada się ze zmienną pogodą, ale wciąż powinno być ciepło. Ja teraz dziękuję za uwagę, życzę Państwu miłego popołudnia, a po Teleekspresie spotka się z Państwem Jarek Kret. Do widzenia.